Hejka, hejka, Rafał Hejka. Na imię mam Rafał, słuchajcie, tu jestem na Suzuki SVC 650. Tutaj syn i ja, i mój pies, i znowu ja. Kochani, jesteśmy w Toruniu. Jesteśmy w Toruniu, w mieście seksu i biznesu, oczywiście zaraz po Chełmży. Pokażę wam kawałeczek Torunia, jadę zapłacić ubezpieczenie za mieszkania. Trzeba niestety dbać o to, żeby te pieniążki jakieś odzyskać w przypadku, gdyby coś się stało. A wiecie, różnie to bywa. Niebo, jak widzicie, jeszcze takie troszeczkę chmurzaste, no ale myślę, że damy radę. Zapraszam, oglądajcie, patrzcie, tutaj wzniesienie i Kiway daje radę. To jest tylko 125 pojemności, ale on ma tego powera i daje radę. Patrzcie sami. Nawet nie zająknął się. Kiway naprawdę się sprawuje bardzo dobrze. A jak widzicie, to jedziemy średnicówką. Taka powstała ulica, ja długo nie mogłem jej poznać. Słuchajcie, teraz już wiem, jakie łączy kawałki Torunia. Słuchajcie, tutaj zjedziemy z górki i będziemy skręcać w prawo, gdyż będziemy jechać koło Elany na ulicę Kirii Skłodowskiej Marii, wybitnego chemika. No słuchajcie, Elana po lewej stronie to był kiedyś super wielki zakład, on naprawdę zatrudniał sporo osób i ci ludzie mieszkali właśnie na tej dzielnicy, na którą my się teraz udajemy. Udajemy się na dzielnicę Rubinkowo. Rubinkowo dzieli się na trzy dzielnice, pierwsze, drugie i trzecie. Słuchajcie, jedziemy aż na trzecie Rubinkowo, jak widzicie, w Toruniu mamy też tramwaje. No i co ważne, miasto naprawdę dobrze skomunikowane. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to naprawdę nie ma problemów. Ja tam chodziłem i do szkoły, i do pracy, więc to miasto znam bardzo dobrze. A jak widzicie, zieleni nie brakuje. Po lewej się już rozwinął nowy przemysł. I co się dzieje? Dzieje się naprawdę w Toruniu w miarę pozytywnie. No, stacje benzynowe, jak widzicie, no, skręcamy koło stacji Orlenu, tego złodziejskiego, naprawdę tej mafii złodziejskiej, gdzie paliwo chyba jest najdroższe. A po lewej stronie mamy BP. No, akurat tak trafiło, że w centrum trzymają sztamę i nikt nie spuszcza z ceny. No, zauważyliście, że już paliwo, benzynka już prawie po 8 zł. A robka niewiele taniej. Trochę tutaj długo czekam na światełkach. Te światełka to zawsze są zmorą. No niestety trzeba na ten luz wrzucić. No ale już ruszamy za Audicą. Kręcimy na prawo i zbierzamy w kierunku Rubinkowa. Niebo na szczęście łaskawe. Daniel Kuzak, pamiętasz? Ciągle deszcze mnie spotykały. No tym razem się udało. Ale mam spodnie przeciwdeszczowe, kurtkę przeciwdeszczową, więc nie będzie źle w razie, gdyby nawet deszczyk nie spotkał. No, Rubinkowo na wprost to była sypialnia dla pracowników Elany Toruń. Obecnie, jak widzicie, na Elanie niewiele się dzieje, ale Elana jeszcze, teren Elany jeszcze jest, tam różne inne firmy działają. Śmigamy ostro, słuchajcie, Kiway jest naprawdę bardzo dobrym motorkiem, gdyż zadowolony jestem, bo ma spalanie poniżej 3 litrów na 100 km. I co najważniejsze, mam opony takie porządne, wam kiedyś pokażę. Nie są takie jak szosówki, że tam moment się może ślizgnąć. Ten motor się trzyma jezdni. Jak widzicie, teraz patrzcie, Rubinkowo, wieżowce i czteropiętrowce mamy przed sobą. Miasto naprawdę spore i miasto bardzo kulturalne, akademickie. No i z czego słynie, to wy chyba wiecie. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to wspomnę. Wiadomo, Kopernik, wiadomo, Tadeusz Rydzyk,
i wiadomo, Republika. Pozdro, dziękuję i do następnego razu.